Wieś pośród jezior i lasów. Pozorna sielanka i spokój. Zostaw to tylko dziecko. Przyjazd obcych z miasta tylko pogarsza sprawę. To oni są te inżyniery? Oni! Będą na świętych w kościele malować? No tak! Panowie artyści! Z Warszawy! Z Warszawy. No zobaczymy. Dowodziki poproszę. Nie chcemy żadnych drach tutaj mieć. Awantura wisi w powietrzu. Ty, artysta! Spróbujemy się? Przejedziemy się? To nie taksówka. Nie ma sprawy, wskakujcie. Karate po polsku Wojciecha Wójcika z 1983 roku oryginalnie miało nosić tytuł Drzazgi. Jednak finalnie postawiono na atrakcyjny wątek sztuki walki. Pójść to boli. A powinno! Zostawcie. Główny bohater Piotr, artysta, a zarazem karateka, w tej roli Edward Żentara, kieruje się w życiu tylko sobie znanym kodeksem moralnym. To jego postawa wobec narzucających się lokalnych łobuzów jest powodem konfliktu z przyjacielem i żoną. Nie będę przez paru łobuzów rezygnował z roboty. Chcecie, to odjeżdżajcie, ja zostaję. To są bandyci, widziałeś, do czego są zdolni. Ty się w ogóle nie boisz? Boję się. I co? Nic. Ty jesteś nienormalny! Możliwe, ale to tylko źle świadczy o normie. Przecież jesteś wspaniałym człowiekiem. Tylko dlaczego starasz się to ciągle udowodnić? Wszystkim, każdemu, na każdym kroku, nawet samemu sobie. Dlaczego? Nie możemy być po prostu normalnym człowiekiem. Bo ludzie to oni. Żentara w jednym z wywiadów tak wspominał pracę na planie u Wojciecha Wójcika. Powiedział, że mam milczeć, że mam być nieruchomy i tylko od czasu do czasu mam coś powiedzieć. Gdybym nie był taki, to nie oni, ale ja bym się bała wtedy. To nie jest zabawa. Aktorowi udało się zbudować naprawdę interesującą postać. Co ciekawe, Wojciech Wójcik wybrał go do filmu ze względu na to, iż jeszcze przed szkołą filmową Żentara trenował karate, judo oraz taekwondo. Nie ruszać się, bo wybiję mocz! Na ekranie Mazury latem oraz rewelacyjni Zbigniew Buczkowski, Jerzy Trela i tryskająca urodą Dorota Kamińska. Bóg jeden wie, jak to się wszystko skończy. Karate po polsku. Już w styczniu w telewizji Kino Polska.